Jednym z elementów projektu Autystycznie Uzdolnieni Mamy Historię jest program edukacyjny, który realizujemy w wybranych miejscowościach południowej części województwa lubuskiego. Warsztaty psychologiczne i panele dyskusyjne z ekspertami. Te atrakcje czekają młodzież licealną, lokalną władzę, publicystów i lekarzy w czterech miejscowościach województwa lubuskiego. Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulachowie i Żara. Spotkanie z żywym autyzmem odbędzie się na przełomie października i listopada, a doświadczy go w sumie 280 osób. Na pamiątkę tego spotkania każdy uczestnik otrzyma płytę DVD z materiałami oraz dyplom uczestnictwa w projekcie. Województwo lubuskie to obszar położony na zachodzie Polski, który powstał z połączenia dawnego województwa gorzowskiego i zielonogórskiego. Jest to teren obdarzony bardzo długą historią i ciekawą tradycją. Właśnie dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować legendę pochodzącą z jednego z miast lubuskich, z Żar, zwanych także stolicą polskich Łużyc. Żary to jedna z miejscowości, w której będziemy intensywnie pracować w najbliższych kilku miesiącach. Chłopski smok. Swego czasu żył w Grabiku pewien wieśniak, którego gospodarstwo rozrastało się z roku na rok. Wkrótce mógł dokupić sobie więcej ziemi, nieco później rozbudować dom i postawić nową stodołę. Jego bydło było najmocniejsze w całej wiosce i dawało najlepsze mleko. Było w nim jednak coś zagadkowego. Późnym wieczorem widywano go jak ze skopkiem pełnym słodkiego mleka lub też ze wielką misą pełną suszonych owoców z kluskami czy też z innymi smakołykami. Tajemnie przemykał się przez podwórko. W ciemne noce miał przy sobie małą latarnię. Szedł zawsze sam. Nigdy nie posyłał swojej żony ani parobka. Droga za każdym razem prowadziła do małej, starej, walącej się szopy, która stała wciśnięta między stodołą i stajnią. Jego żona często mawiała: Wilhelmie, moglibyśmy rozebrać szopę, przecież i tak leżą w niej same graty. Mielibyśmy wtedy wygodny dostęp do naszych pól i nie musielibyśmy objeżdżać całej zagrody albo jeździć przez stodołę. Odpowiadał wtedy szorstko: szopa stoi tu od dziada pradziada i będzie tak dalej stała, nawet gdy syn odziedziczy po mnie gospodarstwo. Nie podobało się to żonie wieśniaka, że ten wieczorami wynosi tyle jedzenia. W końcu stała się zazdrosna, przyczaiła się, by go sprawdzić. Wkrótce musiała zaniechać podejrzeń. Mąż nigdy bowiem nie opuszczał zagrody, celem wyjść była tylko szopa. Gdy w tajemnicy przeszukiwała ją za dnia, nie znalazła nic prócz rupieci. Zaczęła się naprzykrzać mężowi, by jej wyjawił, co robi z jedzeniem. Ten jednak nakazał jej milczenie przez wzgląd na dobro ich dzieci i ich własną pomyślność. Gdyby miał umierać, a ich syn byłby jeszcze młody, wtedy miał jej wszystko wyjawić. Nie pozostało nic innego, jak zadowolić się tą odpowiedzią. Los chciał jednak inaczej. Pewnego razu wieśniak wybrał się z nowym parobkiem do swego lasu, aby ściąć kilka drzew. Parobek tak nieumiejętnie zabierał się do roboty, że wieśniak sam chwycił za siekierę, by dokończyć cięcia. Nie zważał przy tym na to, w którą stronę drzewo się pochyla. Upadające drzewo tak nieszczęśliwie uderzyło go w głowę, że ten padł ogłuszony na ziemię. Parobek sprowadził pomoc. Zaniesiono go do domu i posłano po lekarza. Jego życiu wprawdzie nic nie zagrażało. Leżał jednak tak zmaltretowany, że nie potrafił wykrztusić z siebie żadnego słowa. Tego wieczoru Wilhelm po raz pierwszy musiał zaniechać tajemniczej wyprawy do szopy. Około północy rozległo się dzikie parskanie, zapanie i charczenie w chłopskim obejściu. Słychać było trzask łamanego drewna. Gdy przerażeni domownicy wybiegli na podwórze, ujrzeli wielkie płomienie przy stodole i stajni. W przestworza uniosło się skrzydlate zwierzę o długiej szyi i łbie ziejącym ogniem. Wieśniak z łóżka widział rozprzestrzeniający się ogień, z przerażenia odzyskał mowę
i krzyknął: na Boga, opuszcza nas domowy duch. Dlaczego nie zawiosłem mu dziś sprawy? Było już wszakże za późno. Należało teraz opanować pożar. Stodoła i stajnia strawione zostały przez ogień. Jego ofiarą padły też 4 najlepsze sztuki bydła. Skończył się dobrobyt dla wieśniaka. Od tej pory musiał pracować w pocie czoła jak inni we wsi. Do dziś jeszcze, jeśli jakiś wieśniak się szybko dorobi, powiadają mieszkańcy Żar i okolic, smok u niego zagościł, a ten dba o niego. Zapraszamy przedstawicieli szkół średnich z Żar, Sulekowa, Świebodzina i Krosna Odrzańskiego do kontaktu z nami i do współpracy. Nasz adres e-mail biuro@autyzm.zgora.pl. Projekt Autystycznie Uzdolnieni Mamy Historię, w którym również biorę udział, jest realizowany w ramach programu społecznego AXA Wspieramy Mamy. Zapraszamy na stronę www.autyzm.zgora.pl/historia. Sukces. No nie osiągnęłam żadnego sukcesu, którym mogłabym się chwalić. Jednak dumna jestem ze swoich dzieci, z całej trójki i myślę, że na razie one są jakby moim sukcesem. Też zaniedbałam swoje hobby ostatnio, nie mam na nie czasu. Takim głównym hobby są fotografie i zdjęcia. Myślę, że kiedyś to nadrobię i zajmę się tym więcej. No teraz jednak nie mam na to czasu. No zawsze mnie jakoś pociągało fotografowanie i z jakichś różnych miejsc, czy właśnie dzieci, więcej. No i właśnie zbieranie tych fotografii, wklejanie, to jest jakby takie, uspokaja mnie to i lubię to robić po prostu. O czym marzę? Właśnie też trochę zapomniałam już o marzeniach, ale bardzo bym chciała podróżować gdzieś daleko, do jakichś krajów, gdzie, no nie wiem, na razie mogę o tym tylko pomarzyć, ale właśnie podróże są moim marzeniem.